co mam powiedzieć. Dobry wieczór Państwu, witamy Stasia w przygotowaniach. Co to będzie, Stasiu? A to dzisiaj organizujemy Lions Club Elbląg i Lions Club Trusa Elbląg. Organizujemy dzisiaj koncert charytatywny dla dzieci z domu dziecka w Elblągu. I będzie grała Grażyna Łopaszewska, będzie śpiewała Grażyna Łopaszewska z zespołem. Także kto jeszcze by chciał dzisiaj przyjść na ten występ, to zapraszamy. Last minute, bilety będą tańsze. A jeżeli ktoś będzie chciał dać jeszcze jakąś darowiznę na dzieci, to z przyjemnością przyjmiemy. A potem tu będziemy zapraszali naszych gości na taki drobny poczęstunek przy wyrobach z Aniołowa. Szlachetny cel. Tak, mam nadzieję, że będzie dużo gości. To jest wioska klimatyczna, Aniołowo. Wszystko swoje produkcji. Chlebek, smalec, masło czosnkowe, dżem z czarnej porzeczki, wyroby, przysmak z czarnego komina. Jakby ktoś chciał skorzystać z Aniołowa, to zawsze tam zapraszamy i polecamy. A jesteśmy w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Elblągu. Tak, i Wojtek jest akurat absolwentem tej szkoły. No, jestem absolwentem. A ja jestem tutaj, jak to się mówi, lubię tą szkołę. Spotykam się często z dyrektorem szkoły. O, właśnie tutaj nadchodzi. A nie, jest zajęty, tak, wyszedł sobie. Także zapraszamy wszystkich dzisiaj na koncert z okazji organizowany przez Lion Club, nie? Także dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy, zapraszamy. Dziękuję.